Radio Centrum. 89 MHz FM. W Centrum Politechniki Rzeszowskiej Andrzej Blachaczek. Witam serdecznie. Nasz dzisiejszy gość to profesor Grzegorz Masłowski, prorektor do spraw kształcenia Politechniki Rzeszowskiej. Witam serdecznie, panie rektorze. Witam i witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jesteśmy dzień przed uroczystą inauguracją już 67. roku akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. Myślę, że warto zaprosić na tę wielką uroczystość uczelnianą. Tak, oczywiście zapraszam wszystkich i na pewno jest to wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie i również, jak stwierdził magnificencja rektor, będzie kontynuacja inauguracji w Stalowej Woli. To też w październiku, dokładnie 12 października, więc tutaj też chcemy zaakcentować, że jest nowy wydział, jest wydział, który się rozwija, że stawiamy na współpracę ze Stalową Wolą. Tak, praktycznie jest to Wydział 7 naszej uczelni i tutaj na pewno taka inauguracja w Rzeszowie byłaby wystarczająca, ale chcemy właśnie tutaj podkreślić, że bardzo nam zależy na rozwoju tego wydziału i dlatego osobno będziemy również z panem rektorem w Stalowej Woli 12 października. Więc również wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na 12 października do Stalowej Woli. Dla naszych słuchaczy również miła informacja. Tradycyjnie dla osób, które nie będą mogły osobiście brać udziału w uroczystości uczelnianej, bezpośrednia transmisja radiowa na antenie Radia Centrum na 89 FM. Panie rektorze, obejmując funkcję prorektora do spraw kształcenia, miał pan wizję, miał pan swoje plany. To wszystko trzeba było jednak zmodyfikować. I pan, i uczelnia zostaliście zaskoczeni algorytmami, zmianami w ustawie i trzeba było szybko, momentami bardzo brutalnie reagować. No wizję mamy nadal, natomiast oczywiście trzeba się liczyć z tym, że są zmiany w przepisach i musimy się na bieżąco dostosowywać i to będzie dla pewno dla nas duże wyzwanie, ale ja uważam, że nasza uczelnia sobie poradzi w każdej sytuacji i również w świetle tych nowych przepisów również sobie poradzimy. Jak wiele zamieszania wprowadziło to w pana funkcjonowanie, w pana wizję rozwoju, bo jednak trzeba było skupić się i mnóstwo czasu poświęcić na to, żeby uczelnia, żeby wydziały zostały przystosowane do tych warunków, które podyktowały ministerstwo. To znaczy praktycznie jeszcze pod tym kątem częściowo dostosowywaliśmy przepisy, ponieważ zmiany już były rok temu w niektórych punktach ustawy i to zrobiliśmy, dostosowywaliśmy się. Natomiast generalnie przez ten ostatni, pierwszy rok naszej kadencji realizowaliśmy plan, który sobie założyliśmy jeszcze przed wyborami. Także tutaj doszło do wielu zmian, do reorganizacji działu kształcenia. Ja tylko przypomnę, że to takie dwie poważne zmiany, to zmieniliśmy działy, nadal są trzy działy, ale nie ma już działu kształcenia i biura do spraw jakości kształcenia, tylko jest po prostu dział kształcenia, który zajmuje się również jakością, bo to mi się wydaje, że w sposób naturalny powinno być w jednym dziale. A więc mamy dział kształcenia, dział planowania i rozliczeń dydaktycznych oraz dział praw studenckich. I ten dział spraw studenckich też dla nas jest bardzo ważny, bo chcemy, żeby on się rozwijał i w już niedalekiej przyszłości zajął się również centralną pomocą materialną dla wszystkich studentów. Jest jeszcze taka jedna ważna zmiana. Nie ma zastępcy kanclerza w naszym dziale, który jakby współpracuje z wszystkimi kierownikami tych trzech działów, a ten właśnie zastępca kanclerza potem również współpracował z rektorem, prorektorem i to był taki pośrednik. Zlikwidowaliśmy to stanowisko. Teraz prorektor, czyli moja osoba w tej kadencji, bezpośrednio już współpracuje ze wszystkimi kierownikami i wydaje nam się, że to jest duże usprawnienie w zarządzaniu uczelnią, a szczególnie w tym dziale, którym ja kieruję, działem kształcenia. Panie rektorze, kolejna zmiana, o której warto powiedzieć, to centralna rekrutacja. To jest system, który się sprawdził i zdaje się, że w tym kierunku to wszystko będzie szło. No to jest jeden z moich ważniejszych punktów na tą całą kadencję, bo centralna rekrutacja to jest tylko pierwszy krok do tego. Przypomnę, że powstało właśnie Centrum Studenckie w dawnej stołówce. Teraz odnawiamy tą stołówkę. Od 1 października do dawnej stołówki został przeniesiony Klub Plus. Tam będzie się rozwijała działalność studencka i w przyszłości chcemy też właśnie oprócz centralnej rekrutacji mieć w tym jakby obiekcie centralną pomoc materialną. Także ten obiekt będzie takim, można powiedzieć, centrum działalności studenckiej. To jest ważna informacja dla studentów, bo wiele spraw będzie można załatwić w jednym miejscu. Załatwić, ale tam też planujemy różnego rodzaju imprezy, koncerty, także to będzie działalność nie tylko, można powiedzieć, związana z bieżącym funkcjonowaniem uczelni, ale również taka kulturalno-światowa. Właśnie, panie rektorze, bo Klub Studencki Plus był to mały obiekt, teraz to wszystko będzie w dużym obiekcie z tradycjami i w miejscu, gdzie takie wydarzenia będzie można organizować. Będzie można organizować. Rektor na mój wniosek kilka dni temu podjął decyzję o
o dofinansowaniu tego klubu, także będzie nowy sprzęt i na pewno będzie to dużym zaskoczeniem, jak ukończymy wszystkie zamierzone zadania. Jeśli chodzi o te zmiany, które są zauważalne dla studentów, na co pan, panie rektorze, chciałby jeszcze zwrócić uwagę? Co zostało zmienione, co jest w trakcie zmiany, jaki jest plan na najbliższy rok akademicki? To znaczy, ja chciałbym podkreślić, że nasz dział jest specyficzny, ponieważ my musimy, że tak powiem, zająć się tak zwanym utrzymaniem ruchu, czyli obsługą prawie 16 tysięcy studentów, nauczycieli akademickich, więc to jest jakby główne zadanie naszego działu, ale mimo wszystko staramy się jeszcze wychodzić z dodatkowymi inicjatywami. Na pewno tutaj chcę podkreślić na zmianę wszystkich, ujednolicenie wszystkich regulaminów studiów, bo i studiów wyższych, doktoranckich, podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. Wydaliśmy to w jednej zwartej publikacji, także wszystko jest pod ręką, jest ujednolicone, jednolita terminologia i to kosztowało nas dużo czasu i wysiłku. W zasadzie to realizowaliśmy w ramach komisji, Senackiej Komisji do Spraw Kształcenia. I to może jest taka praca niewidoczna, ale chciałbym na to podkreślić, że to prawie zajęło nam rok czasu i jest to już zadanie ukończone. Także wiele takich spraw na co dzień żeśmy jeszcze realizowali. Trudno tutaj wymienić teraz je wszystkie, ale na pewno chciałbym też podkreślić, że w naszym dziale zintegrowaliśmy cały tok kształcenia na uczelni w tym ostatnim właśnie roku, bo tak, studia doktoranckie były w pionie prorektora do spraw nauki. Są teraz już w naszym pionie. Tok studiów studentów zagranicznych był przy współpracy międzynarodowej. My to realizujemy teraz. A więc pierwszy stopień, drugi stopień, doktoranckie, studenci zagraniczni, studia podyplomowe, wszystkie toki studiów są już realizowane w dziale kształcenia, tak jak nam się wydawało, powinno być. Także to jest też znaczący postęp moim zdaniem. Panie rektorze, istotą każdego programu radiowego jest wyszukiwanie nowości, tak zwanych hitów programu. Są rzeczy, o których mało się mówi, o których niewiele osób wie. Zapytam o działania, które mają na celu umożliwienie wspólnego kształcenia i nadawania wspólnych dyplomów z uczelniami partnerskimi. Myślimy o tym, a nawet nie tyle myślimy, co już działamy w tym kierunku. Jesteśmy od kilku miesięcy, a nawet może już dłużej niż od kilku miesięcy, głównie właśnie Wydział Elektrotechniki i Informatyki współpracuje z takim odpowiednikiem swoim instytutem na Politechnice Lwowskiej. Przymierzamy się do wspólnych dyplomów, ale również była u nas z wizytą delegacja z uczelni niemieckiej, także w tym kierunku już podejmujemy pewne kroki. Ostatnio też również byłem z całą delegacją, można powiedzieć, miasta w Bielefeldzie z okazji 25-lecia już współpracy Bielefeldu i Rzeszowa i tam też prawie cały dzień spędziliśmy na uczelni technicznej, bo tam jest podobny taki układ jak w Rzeszowie, że jest uczelnia techniczna i uniwersytet i miasta też bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o wielkość. Także tutaj też liczymy na to, że z tym Bielefeldem, a szczególnie z uczelnią tą techniczną i z uniwersytetem w Bielefeldzie nawiążemy kontakt i będziemy właśnie w tym kierunku te kontakty, żeby jednym z efektów to było właśnie wspólne dyplomy wydawane przez uczelnie. Współpraca to również te dalsze kierunki. Jeśli mnie pamięć nie myli, to panie rektorze, był pan również w Wietnamie. Tak, w Wietnamie to była bardzo taka dla nas egzotyczna wycieczka z delegacją właśnie z Politechniki Rzeszowskiej, ale bardzo efektywna, że tak powiem, że tak się wyrażę. Spotkaliśmy się tam z jednym z dyrektorów departamentu w ambasadzie polskiej, jak i również nawiązywaliśmy kontakty w tym sensie, żeby pozyskiwać studentów z Wietnamu. Tam szczególnie właśnie firma lotnicza wietnamska, ta ich mniejsza wietnamska, wietnamskie linie lotnicze są zainteresowane kształceniem właśnie, można powiedzieć, jakby następców na różne stanowiska w tej firmie właśnie w Polsce, jak i również były zapytania odnośnie szkolenia pilotów, co jest dla nas bardzo atrakcyjne ze względu nie tylko prestiżowych, ale również finansowych. Ja tutaj kilka przelotów wykonałem właśnie w Wietnamie samolotami i zauważyłem, że za każdym razem byli to piloci albo amerykańscy, albo z innych krajów i te linie lotnicze bardzo dynamicznie się w Wietnamie rozwijają, ale mają jeden mankament, brakuje im własnych pilotów wyszkolonych i tutaj jest też szansa na to, żeby współpracować w zakresie właśnie szkolenia pilotów, ale nie tylko z Wietnamem, bo jeżeli przygotujemy taką komercyjną propozycję dla nich, to będzie można to zaoferować innym krajom również, gdzie podobne są potrzeby. Panie rektorze, kolejny temat, o którym bardzo niewiele wiemy, a temat wydaje się szalenie ciekawy, mianowicie laboratoria demonstracyjne i wdrażanie koncepcji przemysłu 4.0. No brzmi co najmniej tajemniczo. No tak, zaczęła się historia, jeżeli chodzi o moją osobę, podczas jednej z debat organizowanej na Politechnice Rzeszowskiej. Tam umówiliśmy się z prezesem Dareckim na spotkanie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Zobaczył, jakie są możliwości tego wydziału i tam osoby z tego wydziału zaangażowały się, jak również koła naukowe, zaangażowały się w utworzenie takiego laboratorium demonstracyjnego przy firmie Pratt & Whitney. To jest cały czas w toku i jeżeli ten projekt zostanie sfinalizowany, to na pewno to będzie duże osiągnięcie. To jest bardzo ciekawy temat i myślę, że rozwojowy, przyszłościowy. Panie rektorze, niedawno były na naszej
naszej uczelni spotkania z maturzystami. Był salon maturzystów Perspektywy. Wiele osób, które odwiedzały stoisko uczelni, pytało, co wyróżnia Politechnikę spośród innych uczelni. No jest pan, panie rektorze, jako prorektor do spraw kształcenia osobą jak najbardziej wskazaną, żeby takie pytanie skierować do pana. Co Politechnikę Rzeszowską wyróżnia spośród innych uczelni i jakie na dzień dzisiejszy są jej największe atuty? Jakbym miał powiedzieć jednym zdaniem, to wydaje mi się, że wyróżnia jakość kształcenia, bo efekty kształcenia, pomimo tego, że ten współczynnik nasz nie wynosi teraz, tak jak się zakłada idealnie, 13 studentów na nauczyciela akademickiego, to, a nawet powiem, że to wynosi na dzień dzisiejszy ponad 20 studentów na jednego nauczyciela, to jakość kształcenia jest u nas wysoka, ponieważ jakość kształcenia to nie tylko liczba studentów na nauczyciela, to jest wiele różnych składników, czynników i my dbamy o to, żeby mieć dużo studentów i żeby dobrze kształcić. Nasi absolwenci nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy i to jest chyba, no można powiedzieć, najlepszy wskaźnik tego, że jakość kształcenia jest wysoka. Zmieniają się również programy nauczania, jeśli chodzi o szkolnictwo średnie. Na co ten młody człowiek musi w sposób szczególny zwrócić uwagę, żeby być przygotowanym do podjęcia studiów na uczelni technicznej, żeby studiować w Politechnice Rzeszowskiej? O właśnie, tutaj poruszył pan bardzo ważny temat, ponieważ jakość kształcenia to nie tylko właśnie ta liczba studentów na nauczyciela, ale również to jest to, jak przygotowany jest ten absolwent szkoły średniej do studiowania. No i tu jest, można powiedzieć, dużo też do zrobienia. Teraz mamy reformę także i w szkolnictwie średnim. Powstają szkoły branżowe, technika. Będzie nacisk na to, żeby właśnie tutaj jak najwięcej absolwentów było w tych takich branżach technicznych. Także tutaj liczymy na to, że coraz lepsi studenci będą na Politechnice mogli studiować. Politechnika również wychodzi naprzeciw tym osobom, które przychodzą tutaj na studia. Są różnego rodzaju kursy przygotowawcze, są obozy kondycyjne, zgrupowania. Jest coraz bardziej ciekawa ta oferta dla osób, które przychodzą tu studiować. Tak, no kursy wyrównawcze to z reguły to chodzi o przedmioty ścisłe, bo wiadomo, że to troszeczkę kuleje w szkołach średnich. Nie wszystkich oczywiście, bo są bardzo dobre szkoły średnie, gdzie mamy również z tych szkół olimpijczyków, ale generalnie rzecz biorąc ta fizyka troszeczkę w ostatnich latach, szczególnie fizyka została zaniedbana i tutaj na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, nie tylko na przedmioty techniczne, ale również ścisłe, które powodują, że człowiek ma możliwość rozwijania swojego potencjału. Także tutaj na pewno w tym kierunku trzeba iść nadal. Panie rektorze, ma pan swoją wizję uczelni, ma pan swoją wizję kształcenia w Politechnice Rzeszowskiej. Jakiego chciałby pan widzieć studenta w tej uczelni i jaką chciałby pan widzieć uczelnię za rok, dwa, dziesięć? Mi się wydaje, że Politechnika Rzeszowska prawidłowo się rozwija i nie można robić żadnych w szkolnictwie wyższym rewolucji. Ewentualnie powinniśmy ewaluować w tym kierunku, żeby właśnie wdrażać nowoczesne technologie i w kształceniu, ale również w funkcjonowaniu samej uczelni. Natomiast musimy pamiętać o tym, że nowoczesne technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu, że tak powiem, nauczyciela ze studentem oraz tego, że student musi pewien wysiłek włożyć sam od siebie, żeby posiąść wiedzę. Tutaj czasami nam się wydaje, że jeżeli będą świetnie wyposażone sale, znaczy nam się to nie wydaje, ale są takie czasami zdania, że po prostu jeżeli będą świetnie wyposażone sale i będziemy mieć wszystkie nowości technologiczne, no to ta wiedza do studenta będzie przepływać takim strumieniem bez żadnych ograniczeń. Nie, niestety tu jest, zawsze będzie potrzebny ten wysiłek ze strony studenta i my to studentom staramy się na samym początku właśnie przekazać, że przede wszystkim od nich zależy to, jaką wiedzę wyniosą z uczelni. Następne pytanie z cyklu pytań otwartych. Myślę, że bardzo ciekawe, panie rektorze, bo tak, z jednej strony nauka to nie wszystko, z drugiej strony zabawa to nie wszystko, z trzeciej strony praca i działalność zarobkowa już od pierwszego roku studiów to też nie wszystko. Gdzie jest ten złoty środek? Gdzie można poszukać tych odpowiednich proporcji, które pozwolą nam w sposób należyty, prawidłowy spędzić okres studiów, który bezpowrotnie szybko mija? Znaczy, mnie się wydaje, że ten okres zawodowy jest bardzo długi do emerytury i na siłę nie ma co go wydłużać na okres studiowania. Oczywiście kontakt z firmami, staże, nawet jakaś taka praca, może nie w pełnym wymiarze, bo ja na przykład sobie nie wyobrażam, że student pracuje na pewnym etacie i jeszcze jest w stanie studiować na studiach stacjonarnych, to moim zdaniem coś musi być kosztem czegoś. Natomiast taki kontakt właśnie z przedsiębiorcem, najlepiej korzystając ze staży, które są opracowywane i które funkcjonują na naszej uczelni, jest bardzo pożyteczny. No a jeżeli chodzi o zabawę, no to
to ja nie widzę możliwości, żeby rozdzielić studiowanie od tej właśnie zabawy, ale oczywiście takiej zabawy rozumianej w sposób kulturalny, także no student wiadomo, że jest młodym człowiekiem, przynajmniej większość studentów i tutaj ta zabawa jest integralną, można powiedzieć, częścią życia każdego młodego człowieka. Z różnych organizacji płyną sygnały, że to nowe pokolenie, które teraz kończy szkolnictwo gimnazjalne, średnie, to są osoby, które nieco inaczej patrzą na świat, inaczej postrzegają swoją przyszłość, nie wykazują takiego wielkiego zaangażowania do prac społecznych, ale Politechnika jest tutaj takim odwrotnym przykładem, bo ta działalność wolontariacka, te akcje społeczne na Politechnice wręcz kwitną i w wielu programach Politechnika jest liderem. No ja tego tak nie widzę, dlatego że patrząc właśnie na działalność studencką u nas na Politechnice Rzeszowskiej, no to wręcz odwrotnie możemy widzieć, że studenci bardzo chętnie się angażują. Zresztą organizowanie takiej imprezy jak Juvenalia, no przecież to jest chyba jedna z, a jak nie największa impreza na Podkarpaciu, która gromadzi już od kilku lat ponad 30 tysięcy rok w rok, także tutaj bez takiego wolontariatu, zaangażowania społecznego właśnie wszystkich, może nie wszystkich studentów, ale dużej liczby studentów, to by się nie mogło odbyć, także tutaj ja to bardzo pozytywnie odbieram. To jeszcze zapytam o współpracę z samorządem studentów Politechniki Rzeszowskiej, bo to jest jednak struktura, która ma wpływ na uczelnię, ale również jest taką wizytówką uczelnianą. No mnie się bardzo dobrze współpracuje. Jak im się współpracuje ze mną, to by trzeba było zapytać przewodniczącego. Natomiast wydaje mi się, że dogadujemy się bardzo dobrze i jeżeli tylko jestem w stanie, to staram się im pomagać, ale nie tylko, nawet przez samorząd. Byli u mnie studenci z koła naukowego, prosili o kontakt do prezesa jednej z dużych firm rzeszowskich. To im przekazałem tutaj wcześniej, żeśmy z tą firmą podpisali umowę, więc jest szansa, żeby sponsorowali w pewnym sensie to koło naukowe, no bo to jest koło naukowe dosyć takie, można powiedzieć, prężnie działające na naszej uczelni. No i tutaj ta współpraca jest ciągła na co dzień, prawda? Nie tylko z samorządem, ale z kołami naukowymi, z pełnomocnikiem do spraw kół naukowych. Także tutaj bardzo dobrze mi się współpracuje ze studentami. Panie rektorze, mamy takie pytanie taktyczno-techniczne, które do nas napłynęło drogą internetową. Na jakim etapie student może uzgodnić sprawy z dziekanem, a na jakim etapie musi już rozmawiać z prorektorem do spraw kształcenia? No, czy procedura jest taka po prostu, żeby nie omijać jednak tutaj dziekanatów i nie przychodzić bezpośrednio z każdą sprawą do rektora czy do prorektora. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli jest jakaś sprawa, to ja spotykam się ze studentami, umawiają się, podają w jakim celu, jaki jest temat tego spotkania i ja chętnie się spotykam, ale jeżeli mamy już podejmować jakieś decyzje, to zawsze pilnuję tego, żeby była opinia dziekana albo prodziekana i ta instancja wyższa, prorektor czy rektor, już musi uwzględniać również tą decyzję na poziomie dziekana. Panie rektorze, wracamy do spraw oficjalnych. Jeszcze kolejne zmiany, kolejne propozycje to zmiany w ankietyzacji nauczycieli akademickich. Tak, w tej kadencji była to jedna z pierwszych moich decyzji, aby ten taki system ankietyzacji nauczycieli zmienić, troszeczkę udoskonalić. I obecnie ankietyzacja odbywa się już przez system internetowy, system informatyczny USOS i to na pewno usprawniło przede wszystkim ten proces ankietyzacji. Też chciałbym zwrócić uwagę, że opracowywaliśmy nowe regulaminy i to zarówno z studiów wyższych, jak i doktoranckich, podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń. I tam też zwracaliśmy uwagę na to, żeby jednak zwiększyć, można powiedzieć, uprawnienia i samych dziekanów, i rektorów, żeby to zarządzanie nie polegało tylko i wyłącznie na wypełnianiu takich tych suchych przepisów, które są w regulaminach, tylko żeby również w takich newralgicznych sytuacjach mógł podejmować decyzje zarówno dziekan na wydziale, czy rektor już w skali uczelni. Podczas naszego poprzedniego spotkania, panie rektorze, pytałem o ten trzystopniowy podział nauczania. Już z perspektywy czasu, w przypadku takiej uczelni jak Politechnika Rzeszowska, ten system się sprawdza, czy tu jest jednak więcej minusów niż plusów? Chodzi o stopnia pierwszego, drugiego, tak, trzeciego stopnia. Tak. No właśnie, mamy studia pierwszego stopnia, czyli kończące się licencjatem lub inżynierem, mamy drugiego stopnia tytułem magistra kończące się i no, niektórzy nie lubią mówić o studiach trzeciego stopnia, tylko o studiach doktoranckich, prawda? Także no, ten system trzystopniowy na razie się utrzymuje. Wiemy, że zgodnie z projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym troszeczkę to studiowanie na studiach doktoranckich będzie zreorganizowane, będą tak zwane szkoły doktorskie, jeżeli ten projekt oczywiście zostanie zatwierdzony. Zobaczymy, no na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje możliwości uzyskania stopnia doktora nauk technicznych. Zresztą tak też będzie chyba i później, że właśnie poprzez szkoły doktoranckie, czy poprzez studiowanie na trzecim stopniu, lub indywidualnie poprzez konsultowanie się z promotorem, indywidualną realizację doktoratu. Panie rektor, przechodzimy do części nieoficjalnej. Pytania od internautów, pytania zebrane drogą telefoniczną. Magnificencję rektora pytaliśmy, czy w okresie wakacyjnym udało się naładować akumulator, udało się naładować baterię. Faceta, który
który na co dzień zajmuje się piorunami. Tak wprost o takie rzeczy to jest trochę niebezpiecznie zapytać. Udało się, panie rektorze, odpocząć, wypocząć, zregenerować? Może tego nie powinienem mówić tutaj w studio, ale część urlopu zahaczyła o badania. Właśnie, ale akurat badania były realizowane na poligonie w Hucie Poręby za Dynowem, tam takim urokliwym miejscu, gdzie wykorzystujemy generatory udarów piorunowych i w tym roku również tam byliśmy. Ja bardzo lubię tam jeździć w takie badania, dla mnie to jest jak urlop, także tutaj można powiedzieć, że i w przenośni dosłownie naładowaliśmy akumulatory. Od tego zagadnienia, panie rektorze, nie uciekniemy, bo takie pytania również się pojawiły. Nawet w świetle informacji medialnych, które nie tak dawno funkcjonowały w mediach, że piorun uderzył w grupę maratończyków, piorun uderzył gdzieś tam w jakąś grupę ludzi. Pytanie pojawiło się, kiedy może pojawić się piorun i czy w ogóle są jakieś symptomy, że może pojawić się niespodziewanie? Znaczy, oczywiście pioruny występują w czasie burzy. To jest oczywiste i tutaj trzeba już, jak są symptomy burzy, czyli słyszymy grom tak zwany, no to powinniśmy znaleźć sobie bezpieczne miejsce. Zresztą to jest bardzo ciekawy temat, bo w niektórych krajach na przykład wdraża się procedury bezpieczeństwa na przykład w trakcie meczów piłki nożnej. Już takie próby są pierwsze robione w Kanadzie, ale też podkreślam, że może być przypadek taki, że piorun uderza w momencie, gdy nie spodziewamy się tego. Znamy pojęcie takie jak grom z jasnego nieba. Właśnie, prawda? Panie rektorze, jak grom z jasnego nieba. Jest bardzo rzadkie zjawisko, ale zdarza się, że czasami jest komórka burzowa na jakimś terenie i piorun zamiast rozwijać się bezpośrednio z tej komórki burzowej pionowo albo mniej więcej pionowo w dół w kierunku ziemi, jego kanał najpierw rozwija się daleko poziomo, a dopiero potem w kierunku ziemi i może się tak zdarzyć, że ten kilkukilometrowy kanał rozwijający się poziomo wejdzie już w obszar ładnej pogody i potem, gdy kanał rozwija się pionowo w dół, to mamy tak zwany właśnie grom z jasnego nieba. Także to powiedzenie nie wzięło się znikąd, tylko właśnie odwzorowuje takie właśnie bardzo rzadkie zjawisko. Nie jest to mit, takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się bardzo rzadko, ale się zdarzają. Natomiast kiedy możemy mieć praktycznie pewność, że będą pioruny, będzie burza? Jesteśmy w stanie to rozpoznać odrobinę wcześniej? To znaczy oczywiście, no bo tutaj możemy używać i słuchu i wzroku, żeby to rozpoznać, ale są też i systemy profesjonalne, które namierzają pioruny. Tutaj mówię o tak zwanych systemach lokalizacji wyładowań atmosferycznych. I u nas w Polsce też takie systemy działają. Jeden jest to system SAFIR, który jest, można powiedzieć, zarządzany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a drugi to jest system, który wchodzi w skład systemu ogólnoeuropejskiego, tak zwany system LINER. I tutaj my akurat współpracujemy z tym systemem jako Politechnika Rzeszowska. Jedna z anten tych systemu, a takich anten w Polsce jest 10, jest na budynku Wydziału Elektrycznego, Elektrotechniki Informatyki na Wincentego Pola, także tutaj w mojej katedrze jeden z pracowników, doktorantów właśnie opiekuje się tą anteną, realizuje przewód doktorski właśnie wykorzystując dane z tego systemu i to są systemy, które profesjonalnie i dokładnie mogą nam pokazać nie tylko gdzie są wyładowania, ale jak się przemieszczają i wcześniej możemy uzyskać taką wiedzę i odpowiednio zareagować. Mówi się, panie rektorze, że pioruny to nie tylko pasja, to nie tylko miłość, to nie tylko niezwykle ciekawe zagadnienie, ale to również przyszłość, to możliwość pozyskiwania energii naprawdę potężnej. To jest moja praca, oczywiście praca połączona z pasją. Natomiast pozyskiwanie energii z wyładowań atmosferycznych, to tutaj bym w tym temacie był bardzo ostrożny, ponieważ zjawisko wyładowania jest bardzo, można powiedzieć, zjawiskiem losowym i trudno jest jakiekolwiek instalacje budować, nie wiedząc, gdzie piorun dokładnie uderzy. Oczywiście możemy wziąć pod uwagę całą Ziemię, jako globalnie. Tutaj, jeżeli chodzi o całą Ziemię, no to w każdej sekundzie mamy 100 wyładowań na sekundę. Łatwo to pomnożyć razy 60 sekund, mamy w minucie ile wyładowań, razy 60 i tak dalej. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić jakąś instalację, która by oplotła całą Ziemię. Oczywiście, no, teoretycznie jest to możliwe, która by wychwytywała wyładowania, żeby pozyskiwać energię. Z drugiej jednak strony chciałem powiedzieć, że taka ingerencja mogłaby się czasami dla nas też niedobrze skończyć, ponieważ pioruny mają też swoją rolę w naturze. Otóż Ziemia normalnie jest naładowana ujemnie i w trakcie ładnej pogody ładunki uciekają z tej Ziemi, te ujemne ładunki w kierunku jonosfery, a przypomnę tylko, że między jonosferą a Ziemią panuje około 400 tysięcy voltów, czyli 400 kilowoltów. Oczywiście odległość to około 80 kilometrów, ale no jest to dosyć duże napięcie i teraz załóżmy, że gdyby nie było burz z piorunami, to ten ładunek elektryczny Ziemi by się uciekł po prostu w kierunku jonosfery, Ziemia by się rozładowała. W momencie, gdy są wyładowania, to jakby ładunek elektryczny z powrotem jest przepompowywany do Ziemi i mamy tak zwany globalny obwód elektryczny, czyli można powiedzieć tak, Ziemia, jonosfera, chmura burzowa,
Rzeżowa do i znowu ziemia. Taki wielki obwód elektryczny. Gdybyśmy ten obwód starali się zaburzać, no to należałoby to dokładnie przemyśleć, żeby tutaj też nie było szkody dla naszego funkcjonowania, bo do dzisiaj nie wiemy, jak to pole elektryczne wpływa na nasze życie, ale na pewno wpływa. To naturalne pole, które jest związane z naturalnym polem ziemskim. Czyli jak w życiu, ingerencja, ale tylko do pewnego stopnia. Oczywiście. Panie rektorze, dokładnie miesiąc temu prezes Asekoresowi Bartosz Górski opowiadał... A to a propos piorunów, czy? Być może a propos piorunów, bo opowiedział nam historię na temat zbliżającego się projektu, wspólnego projektu firmy Aseco, drużyny Asekoresowi i Politechniki Rzeszowskiej. Trzy tygodnie temu magnificencja rektor potwierdził, że jest coś na rzeczy, że temat jest uzgadniany. No i jest pan tutaj właściwą osobą na właściwym miejscu, żeby ten temat rozwinąć. Jak wygląda temat współpracy i jak wygląda możliwość zbudowania pierwszoligowej drużyny siatkarskiej, którą będzie można oglądać być może na obiektach Politechniki Rzeszowskiej również. To znaczy tak, ja nie chciałbym się tu kontaktować z panem prezesem, z Bartkiem poprzez radio, bo też planuję się z nim spotkać. Faktycznie taki pomysł powstał w ubiegłym jakby sezonie. Chcieliśmy już nawet w tym sezonie zgłosić drużynę, ale powiedzieliśmy sobie, że to trzeba jeszcze dokładnie przemyśleć i dać sobie więcej czasu. I ja mam takie nowe przemyślenia. Po prostu marzy mi się, może to nie są marzenia, ale już pewien taki realny projekt i to chciałem z prezesem Bartkiem Górskim właśnie przedyskutować, żeby zrobić taką drużynę uniwersytecką na styl amerykański. Czyli bez jakichś takich wielkich kontraktów, no wielkich, takich jakie funkcjonują w pierwszej lidze, prawda? Ale taką po prostu, gdzie studenci by mieli wszystko zorganizowane jak w zegarku. Treningi, naukę, ta nauka, jakie postępy robią, byłaby kontrolowana. Nie na tej zasadzie, że prawda, że ja jestem siatkarzem, no to proszę tam troszeczkę innym okiem na mnie popatrzeć, bo to jest mało profesjonalne. Chciałbym to zrobić albo wspólnie, bo sam tego nie zrobię, no, na styl amerykański, czyli zagwarantować naszym studentom siatkarzom stypendium, akademik, przede wszystkim fachowe szkolenie, tak żeby uczniowie, którzy wchodzą do liceum sportowego, do piątego, wydaje mi się, że to powinno być takie trójstronne porozumienie między AKS-em, piątym liceum, tutaj panem dyrektorem Wilkiem, Aseco, Resowią i Politechniką, żeby uczniowie, którzy wchodzą do liceum, widzieli w perspektywie możliwość szkolenia nie do matury, ale jeszcze o te 3 lata dłużej, kosztem nawet może jakichś tam troszeczkę większych kontraktów, które by mogli uzyskać, gdyby gdzieś poszli do klubu, załóżmy takiego standardowego pierwszoligowego. Tutaj może te kontrakty nie byłyby duże, bo to byłoby zwykłe stypendium i jakieś tam profity, ale tak, możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, a dodatkowo możliwość i to ukończenia, no można powiedzieć, w naszym regionie renomowanej uczelni. Mi się wydaje, że taka koncepcja miałaby większą rację bytu niż tworzenie przy Politechnice Rzeszowskiej jeszcze jednej komercyjnej drużyny. Bardziej mi się to wydaje, powinno być jako system takie poszerzenie, rozszerzenie sosów. Na przykład niekoniecznie to musiałaby być w tym czy na następnym roku drużyna pierwszoligowa. Załóżmy, bralibyśmy tych najzdolniejszych z AKS-u, tak jak się do tych już gimnazjów nie ma, ale tak jak z gimnazjów przychodzili tylko nieliczni do liceum sportowego, teraz byłby ten stopień wyżej i niech sobie grają. Jak awansują do pierwszej ligi, proszę bardzo. Natomiast na siłę nie chciałbym tutaj ściągać gwiazd pierwszoligowych, żeby one tutaj grały i tworzyły i blokowały miejsca tym zdolnym młodym, tylko chciałbym, żeby to celowo stworzyć system i żeby, nieważne w jakim terminie, ale żeby to właśnie ci młodzi zdolni awansowali do pierwszej ligi. Tak mi się to wydaje, że powinno być logiczne, dlatego że tworzenie jeszcze jednej komercyjnej drużyny, gdzie tu będzie tylko przylepiona nazwa Politechnika Rzeszowska, no to chyba raczej nie tyle, że nie ma sensu, co nie wniesie nic nowego do siatkówki. Dla sympatyków siatkówki, dla naszych słuchaczy to jest bardzo dobra wiadomość, panie rektorze, bo to znaczy, że stawiamy na wychowanków, stawiamy na swoją młodzież, dajemy im konkretną możliwość rozwoju. Chodzi o to, żeby stworzyć system, nie jakąś dodatkową drużynę, na przykład powstała drużyna w Sanoku i okej, takie drużyny niech powstają, natomiast tu chodzi o to, żeby to nie była jeszcze jedna drużyna pierwszoligowa, tylko niech powstanie system, niech oni grają na przykład w trzeciej albo w drugiej lidze, ale załóżmy w skali kilkuletniej, oni będą mieli realną szansę grać w pierwszej lidze. Natomiast bardziej mi chodzi właśnie, żeby stworzyć pewien system, niż żeby już grać i walczyć o najwyższe cele w pierwszej lidze. Od siatkówki, panie rektorze, oczywiście nie uciekniemy. Za nami inauguracja sezonu Plus Ligi, pierwsze spotkanie drużyny Asekoresowi Rzeszów z drużyną z Kielc. Bardzo ciekawe, bardzo fajne spotkanie. Z optymizmem pan patrzy na ten sezon, z optymizmem patrzy pan
na budowę drużyny. Jakie są prognozy i pana oczekiwania? Tutaj mówimy, rozpiętość jest bardzo duża. Eksperci mówią, może być finał, może być złoto. Niektórzy mówią, spokojnie, powalczmy o brązowy medal. A pan już tak na spokojnie. Znaczy, może na spokojnie do końca się nie da, ale chłodnym okiem. Na ten moment przynajmniej. Znaczy, niestety nie mogłem uczestniczyć w tym pierwszym inauguracyjnym meczu w sobotę, także tutaj nie mogę się odnieść do tego meczu. Natomiast oczywiście tutaj uważam, że ta liga będzie, zresztą nie tylko ja, ale większość tak zwanych ekspertów uważa, że ta liga będzie bardzo ciekawa. Zresztą wczoraj w telewizji oglądałem mecz, gdzie były fragmenty bardzo wyrównanej walki, a w niektórych momentach nawet Beniaminek, Zawiercie, chyba nawet wygrali jednego seta z mistrzem Polski i tutaj widać było, że pomimo, że ich najlepsi zawodnicy jeszcze nie uczestniczyli w grze, bo tam różne mają perypetie i zdrowotne, i organizacyjne, to widać, że tutaj nie będzie łatwych meczów w tym roku i to bardzo cieszy. Moim zdaniem, może tutaj nie ma czasu, żeby tak się rozwodzić na temat, bo i optymistycznie patrzyłem w ubiegłym sezonie. Natomiast moim zdaniem po tym okresie takim, tym 2014, troszeczkę za bardzo żeśmy rozdmuchali niektóre baloniki, to wszystko teraz jakby uszło powietrze z tego i chyba wracamy z powrotem na ziemię i bardzo dobrze moim zdaniem, dlatego, że będzie szansa teraz, żeby już realnie popatrzeć na to wszystko. Teraz mówimy, że w Resowi nie grają takie nazwiska, jak grały, ale tak naprawdę to myśmy te nazwiska sami sobie wykreowali. Bo jak pamiętam, w 2014 roku Marko Iwowicz nie łapał się do szóstki w reprezentacji Serbii. O Perinie to ja też osobiście, chociaż trochę się tam interesuję siatkówką, nie słyszałem, dopóki nie przyszedł i nie zaczął grać w Rzeszowie. Także myśmy sami ich wykreowali, a teraz mówimy, że tych nazwisk będzie nam brakować. Może właśnie wśród tych zawodników, którzy są, to są przyszłe gwiazdy. Także tutaj ja nie będę wymieniał nazwiska, ale mi się wydaje, że troszeczkę to było przewymiarowane, przerost formy nad treścią, że tak się wyrażę. Natomiast teraz wracamy na ziemię i tak mam nadzieję, że ten aktualny sezon to będzie już taki sezon, który pokaże właśnie taką walkę i będzie przede wszystkim ciekawy dla kibiców, że nie przychodzimy na mecz i mówimy, że a to wygrali, bo musieli wygrać, prawda, tylko będziemy się cieszyć z każdego sukcesu. Panie rektorze, ma pan mistrza świata w domu. Czy ten mistrz świata, tak jak pan kiedyś, będzie w stanie w tym roku, a może w przyszłym, podnieść Puchar Polski do góry? No z tym Pucharem Polskim to jest jakaś klątwa, która, ale mam nadzieję, że oczywiście tutaj jest szansa jak najbardziej. No, Puchar rządzi się swoimi prawami. Czasami do tej ścisłej czwórki dochodzą drużyny, można powiedzieć, które potem nie walczą o medale, prawda? Wygrywają nawet Puchar te drużyny, które nie zostają mistrzami i tutaj Puchar się rządzi własnymi prawami i dużo zależy od dyspozycji na danym turnieju, na tym turnieju finałowym. Także miejmy nadzieję, że RS-owi jak nie w tym roku, to w kolejnych latach się uda zdobyć ten puchar. Póki co, no jest pan tutaj ostatnią osobą, która ten puchar godnie podnosiła do góry. No i czekamy na następców, a następca, myślę, też chciałby ten puchar, tak jak jego ojciec kiedyś, unieść do góry. No bardzo było duże nastawienie w tym roku, żeby ten puchar zdobyć. Nie udało się. Zakładamy, że przesuwamy o jeden rok, także w tym roku mam nadzieję, że już RS-owi uda się zdobyć ten puchar. Panie rektorze, na zakończenie naszej audycji wracamy już do spraw tych bardzo poważnych, bardzo oficjalnych. Przed nami nowy rok akademicki. Jakie ma pan oczekiwania względem siebie, względem Politechniki Rzeszowskiej i czego chciałby pan sobie i uczelni życzyć? No chciałbym życzyć, żeby uczelnia się rozwijała tak, jak się rozwija. No, żeby ta nowa ustawa o szkolnictwie wyższym w jakiś sposób tutaj została zaadoptowana i żebyśmy nadal mieli po prostu duże sukcesy. No i żeby realizować ten plan, który mieliśmy w kampanii wyborczej, czyli nadal, jeżeli chodzi o dział kształcenia, rozwijać centrum studenckie, które powstało, bo tu już może przejdźmy do takich konkretów. To, co teraz zrobiliśmy, centralną rekrutację, to jest dopiero pierwszy krok. Chcemy po prostu tutaj zrobić takie centrum kulturalne na terenie Politechniki, żeby tutaj jak najwięcej czasu studenci spędzali na miasteczku. Oczywiście nie tylko, ale żeby tutaj jak najwięcej czasu mogli spędzać. Życzę sobie, żeby przynajmniej ten następny rok był tak udany jak poprzedni. Bardzo dziękuję. Przypomnę, gościem magazynu w Centrum Politechniki Rzeszowskiej był profesor Grzegorz Masłowski, prorektor do spraw kształcenia. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dziękuję.